Ja miałem problemy, no mówię, no jeszcze nie, nie tak bardzo dawno, mhm. z, z gniewem, w ogóle tak ze sobą trochę. W związku byłem bardzo taki dziwny, nie? Że tak ogólnie na co dzień byłem spoko do ludzi, mhm. ale w związku byłem właśnie, wynosiłem te rzeczy z domu. Żyjesz, te emocje tak to umiotają, nie? Co chwilę jest coś innego, stary. Potrafię być codziennie, po pięć razy się z kimś pokłócić i to są twoje najbliższe osoby, bo to są rodzice. Mhm. No to wiesz, to, to, to w bani już miesza, nie? Tu raz mogłem coś zrobić, gdzieś wyjść z kolegami, strzelem na dół, mama się do mnie odezwała, ja coś tam odezwałem się ona zaczęła się do mnie, nie wiem, srać, że mam iść teraz z koszt, ze śmieciami. Ja mówiłem, że nie wiem, że jeszcze teraz nie, bo nie wiem, jeszcze sobie kończę grę, bo akurat skończyłem, a wiadomo, że wiesz, gry online mm -hmm. to się nie da wyłączyć, nie? No nie da, nie da. No i zaczyna się kłótnia i już nie mogę na przykład wyjść nigdzie, nie? I ja po prostu to, mnie tak miotało, że wiesz, że ja nie mogłem sobie poradzić z nerwami. Że wiesz, człowiek bił mm -hmm. dwa pięściami w ścianę, wiesz, że nie mogłem wytrzymać, nie? No i to później niestety do moich związków przechodziło wszystkich.